Cześć, witajcie na kanale Brickyard.pl. Dzisiaj zapraszam Was na wizytę do najnowszego sklepu LEGO w Manchesterze. Dzisiaj jestem w Trafford Center w Manchesterze. Tuż po mojej podróży z Nowego Jorku, po drodze z lotniska do domu, postanowiłem odwiedzić jeden z najnowszych LEGO sklepów. Ten sklep został otwarty raptem 3 tygodnie temu i jest to drugi sklep w Manchesterze z pierwszego sklepu. Relacje widzieliście już parę miesięcy temu na kanale. W tym centrum handlowym znajduje się też tak zwane Discovery Center. Jest to traktowane jako sklep a la Legoland. Jest to sklep wielkości normalnego LEGO Store'u. Widzieliście też relacje na kanale. No i to znajduje się w innej części tego centrum handlowego. A teraz w końcu otwarł się i tutaj kolejny sklep LEGO. No i ja teraz zobaczę, co tutaj możemy dzisiaj kupić. Sklep jest dosyć pokaźnych rozmiarów, jak na sklep w centrum handlowym. Widzimy, że dalej jeszcze możemy dostać prezenty, te, które są od początku grudnia. Jest taksówka z Marvela i oczywiście jest i taka roca i bombki. No a teraz zobaczymy, co mamy tutaj w zaopatrzeniu. Strefa Duplo, strefa Disneya. Jest jeszcze ogród botaniczny. Tutaj widzę, że nawet jeszcze możemy dostać, no albo chyba nie możemy dostać, bo widzę, że to jest jeszcze stara reklama do 27 listopada. Może jednak można to gdzieś dostać. Jest też ogromna pszczoła z LEGO, to oczywiście symbol miasta Manchester. Ten zestaw, jak dobrze wiecie, kupiłem ostatnio w Nowym Jorku, był na wyprzedaży w zasadzie za połowę ceny, którą widzicie tutaj. Mamy wszystkie pocztówki prawie że. Mamy tutaj całą serię botaniczną wystawioną wraz z najnowszym zestawem. Jest ten zestaw też oczywiście zbudowany w gablotce. No i cała reszta już starszych jeszcze zestawów. Jest oczywiście cała gama LEGO City, seria Dreams i Ninjago. Do tego mamy oczywiście serię Speed Champions. No i widzę, że tutaj już jest też mnóstwo zestawów serii Technic. Jak na razie to taki standard w tym sklepie. Zaraz zawitam na ściankę. Zobaczmy jeszcze, co mamy tutaj na tych półkach z tymi mniejszymi zestawami, bo tutaj czasem można złapać ciekawe okazje. Ale nie widzę tutaj na razie nic ciekawego. Mamy minifigurki popakowane już w blisterkach po 3. Nie wiem, jaka cena tych minifigurek. Nie widzę tutaj ceny. Na stanowisku z minifigurkami na razie nie ma ludzi. Ja jestem ogólnie tutaj o godzinie w 10:30. Ten sklep, to centrum handlowe, otwarło się dopiero pół godziny temu. No i jest jeszcze spokój, do tego jest poniedziałek, także jest tutaj bardzo, bardzo spokojnie.
A niestety nie widzę tutaj minifigurek na jakimś menu, nie ma wystawione, co możemy zbudować, ale tutaj zazwyczaj są to jakieś, widzę, chyba świąteczne głównie torsiki i nie ma niczego, co by mnie tu naprawdę urzekło z tego, co widzę. Nie wiem, jaka cena tutaj jest też tych minifigurek, bo w Stanach no to było $10 plus oczywiście podatek, czyli około $11, a tutaj widzę, że możemy kupić 3 minifigurki za 6 funtów, czyli jest naprawdę sporo taniej w porównaniu do Stanów, za to jest troszkę inny wybór tych torsików i tutaj szczerze powiedziawszy nic mi się nie podoba. Dobra, przejdźmy jeszcze dalej na sklep. Ścianka wygląda tak i to jest znowuż biedna ścianka. Znowu to jest ścianka wielkości tej w Gdańsku. Naprawdę to jest chyba teraz standard, który LEGO nam proponuje i to mi się nie podoba, bo myślę, że LEGO właśnie pójdzie w kierunku powiększania tych ścianek i wyboru tych klocków. No, a niestety tak nie jest. Nie wiem też, czy dostajemy tutaj plastikowe kubki, czy papierowe, bo tutaj nie mamy nic wystawionego obok. Nie wiem, do czego to sobie nabrać. A z elementów dostajemy latarnie, tak samo jak i mogliśmy dostać w Nowym Jorku. Listki zielone. Ciekawe tutaj są według mnie te lawendowe bryki. Są też ciekawe bryki w takim kolorze niebieskim. Co mnie tutaj bardzo też ciekawi, to te sporniki w kolorze niebieskim. Oj, i teraz już widzę, co dostajemy. Dostajemy tutaj papierowe boksy, nie dostajemy tutaj plastikowych kubków. Także tutaj już jest postęp. Co jeszcze dostajemy? Dostajemy jeszcze zwykłe bryki, choinki, złote listki. No są też ciekawostka, takie oto elementy. No i jeszcze ciemnozielone gałązki. Powiem szczerze, że bardzo, bardzo te elementy są tutaj takie toporne. Bardzo mało jest jakiejś drobnicy, czy czegoś, czym można wypełnić sobie zawsze kubek. To naprawdę są tylko chyba te elementy, listki i tutaj to, a reszta to są elementy, które naprawdę sporo zajmują i ciężko będzie je upchać w tym boksie. Ja chyba sobie ściankę znowu odpuszczę, no bo nic mnie tutaj aż na tyle nie urzekło, żeby brać aż cały kubek. Mamy tutaj jeszcze strefę Marvela z tej Harry Potter. Nie widziałem tutaj znowuż najnowszego modulara, chociaż teraz go chyba widzę i Orient Express chyba też widzę, zaraz tam podejdziemy. Na razie jeszcze strefa Star Wars i najnowszy zamek z Disneya. Ten budynek wygląda naprawdę imponująco. Jest sporych rozmiarów, to jest naprawdę konkret. 345 funtów. Nie wiem, ile tutaj jest elementów. 4800 widzę ponad. No, budynek robi wrażenie. Jest też Concord, jest Hocus Pocus jeszcze. No i jest też najnowszy modular. Jest zbudowany Eldorado Fortress, jeden z moich pierwszych zestawów z dzieciństwa, ten oryginalny oczywiście. Ten wygląda bardzo podobnie, ale jednak jest tutaj sporo różnic. Oczywiście w tym oryginalnym zestawie nie było tego dużego statku. Dostawaliśmy tylko dwie łódki, no a wszystko było na takim dużym podlewie, można to tak nazwać, termoformowanym.
na takim baseplate tutaj to jest wszystko zbudowane z klocków. Jest jeszcze wieża Eiffla, są tutaj znowu jeszcze kwiaty, jest jeszcze jazz club, znowu Serra Architecture, Land Rover, no i jest jeszcze Statua Wolności z Serra Architecture. Tutaj za mną, gdzie za chwilę się przemieszczam, właśnie jestem, jest jeszcze strefa z zestawami świątecznymi, z różnego rodzaju ozdobami, ale to wszystko mogliście widzieć w Nowym Jorku. W zasadzie nie ma tutaj niczego nowego, czego tam by nie było. Jest tutaj spory zapas Orient Express, sporo tutaj jest tych skrzyń, a do tego mamy jeszcze zbudowanego na wystawie Concorda. No, też to jest ogromnych rozmiarów model. Mamy jeszcze tutaj wieżę Avengersów, oczywiście zbudowaną znowu flagowo. Tutaj to jest budynek, także trudno, żeby nie był wystawiony. No i jeśli chodzi o modulary, no to tutaj mamy najnowszego modulara na wystawie. Jest to oczywiście Orient Express i jeszcze co ciekawe jest tą kabina zbudowany, także to też ciekawostka, że taki zestaw jeszcze jest na wystawie, chociaż święta coraz bliżej, to jeszcze może jest jakieś usprawiedliwienie. Jest jeszcze ciekawy zestaw z kamerą Walta Disneya, który naprawdę mi się podoba. Jego cena troszkę mniej, ale ten zestaw jest bardzo, bardzo ciekawy. No cóż, moja wizyta chyba na dzisiaj dobiega końca i ja chyba na nic się nie skuszę, chyba że coś znajdę jeszcze, że coś mi wpadnie ciekawego w rączki. No i co? I widzimy się za chwilę. No i cóż, moja wizyta właśnie dobiega końca. Ja jednak nic nie kupiłem. Sklep całkiem przyjemny, no bo nie ma w nim na razie sporo ludzi, tak jak powiedziałem, jest poniedziałek rano. No ale cóż, zawiodłem się przede wszystkim ścianką, bo jak na nowy sklep, to ta ścianka jest bardzo, bardzo uboga. No i wyborem minifigów, te, które można było zbudować sobie 3 za 6 funtów, te torsiki naprawdę też były dosyć pospolite, dosyć kiepskie, także nic z tego nie wybrałem. No i co? To wszystko na dzisiaj. Żegnam Was. Cześć!